Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj coś wyjątkowego, myślę, że wartego sprawdzenia, przetestowania, mianowicie szkło szafirowe od Banksa dla iPhone'a 11 Pro, czyli szkło Banks Dear Sapphire Glass. Cóż, zapakowane w sposób dosyć ciekawy, takie wysuwana rzecz, ale zobaczmy, co w ogóle się dowiadujemy odnośnie tego samego szkła. Pudełko nam mówi, że szkło ma 23 mm grubości. To jest pierwsza sprawa. Co jest w ogóle w zestawie? W zestawie dostajemy dość dużo rzeczy, samych kwestii związanych ze szkłem. Oczywiście dostajemy zestaw instalacyjny, który zawiera, już zaraz zobaczymy sobie, co tu jest w środku odnośnie samej instalacji. No to jest parę rzeczy, czyli mamy oczywiście dust stickery, ściereczkę, coś na mokro, dość duży kawałek, jeżeli chodzi o zbieranie kurzu, i coś, co rzadko bywa, czyli duży kawał papieru, taśmy tak naprawdę, czyli no klejące, które możecie zdjąć to szkło ewentualnie po jego montażu czy odesłaniu do naprawy. Dość szkło tanie nie jest, cenę widzicie, szkło od pancernika, więc zobaczcie sobie na dole. Dostajemy też same szkło, które otóż to jest zapakowane osobno w drugiej części. Teraz sobie zobaczymy, jak ono wygląda. Tutaj więcej rzeczy nic nie ma. Samo szkło ładnie zapakowane, jeszcze dodatkowo w folię. Znajduje się na takim plastiku, więc je sobie tutaj połóżmy, bo ono za chwilę nam się przyda. Zestawię jeszcze coś, co jest mega fajne, czyli ramka, za pomocą której będziemy wyśrodkowywać i ustawiać te szkło tak, żeby nam wszystko ładnie pasowało, dopasowane było do waszego iPhone'a. No i cóż, certyfikat, że to jest szkło szafirowe. Coś takiego się zdarza w przypadku pierścionków, jakichś diamentów, a tu też dostajecie informację, fakt, że nie znam niestety chińskiego, nie jestem w stanie tego rozczytać, ale widzicie, że jest to certyfikat Shenzhen coś tam Jewelry Inspection Co. Ltd. No i macie informację, jaki jest wynik identyfikacji, ale no, po chińsku, no to tego nie skumacie, ale trzeba wierzyć. No i oczywiście ostatnia rzecz, mianowicie instrukcja montażu, czyli jak to zamontować, co za chwilę wam pokażę. No to ogarnijmy porządek na stole, zamontujmy to szkło, bo myślę, że to najważniejsza sprawa. No więc klasyka, co musimy zrobić? Teoretycznie musimy wyczyścić ekran, czyli wyczyścić go najpierw na mokro, na sucho, zebrać ewentualne kawałki kurzu za pomocą stickerów, później użyć ramki. Ramka wskazana jest, widzicie, gdzie jest miejsce na głośnik, więc no tutaj trzeba sobie to odpowiednio dopasować, aby nam to ładnie się zgrało. Chociaż zaraz odwrotnie, jeżeli dobrze mówię, no właśnie, to jest akurat dół, więc to w ten sposób. Musimy go sobie włożyć i wtedy widzicie, że tu się nam pokrywają miejsca na przyciski. No więc dobra, zaczynajmy. Zaczynamy od czyszczenia, czyli co mamy na mokro. To tu jest kawałek pewnie mokrej szmatki. Można wyłączyć telefon, jest to wskazane, choć ja nie wyłączam, nie widzę potrzeby. Też połóżcie iPhone'a na czymś miękkim, gdyż iPhone ma to do siebie, że odstają aparaty, więc jeżeli nie chcecie ich zbyt szybko zniszczyć, to lepiej no i ochronić. Oczywiście do zobaczenia, czy coś jest na ekranie, czy też nie ma jakichś brudów, sugeruję właśnie go sobie na chwilę wyłączyć. No to akurat szkło jest przyklejone po całości, nie ma tu, nie używamy żadnego kleju, więc nic nam się nie rozleje, nic się nie wydarzyć powinno, więc problemów nie powinno być, jeżeli chodzi o zalanie głośnika. Oczywiście po zrobieniu tego, co wstępnie widzieliście, jeszcze odpaprochujmy, nowe słowotwórstwo, czyli zbierzmy paproszki, ewentualne kawałki kurzu, czegokolwiek, co by się nam znajdowało na ekranie. Gdy już to zrobimy, przejrzymy sobie tylko ekran, czy wszystko jest z nim ok. Jeżeli tak, no to super. Przechodzimy do założenia ramki montażowej, więc jak już powiedziałem wam, w taki sposób ją założyć widzieliście przed chwilą, jeszcze sobie ostatnie luk, czy nic nam tutaj nie wpadło, jeżeli się nic takiego nie stało, no to szkło bezproblemowo powinno nam otóż to wejść, więc musimy je podważyć z tego całego zabezpieczenia. Jak widzimy, szkło ma to do siebie, że posiada po bokach delikatną część, którą jest czarne paseczki, czyli po to, żeby nam to ewentualnie jakoś gdzieś by się nie złapało coś. Wiecie, o co chodzi, żeby to ładnie wyglądało. Ja jeszcze delikatnie ewentualne odpaproszenie, ostatnie namaszczenie w
temacie paproszków poszło. No i cóż, montujemy szkło, więc jeszcze nam wygasł ekran, jeszcze widzę, że w jednym miejscu coś mi wpadło w międzyczasie. To jest niestety norma i trzeba na to uważać przy ewentualnym montażu. Jeszcze gdzieś coś tutaj widzę, delikatnie sobie zjedziemy, poczekamy chwilę, aż ekran nam wygaśnie. Jak już wygasł, to jeszcze tu coś mamy. Dokładnie sprawdzajcie, bo no niestety później już tego tak łatwo się nie pozbędziecie, jeżeli gdzieś jakieś poprochy pozostaną. Więc montaż zawsze jest najważniejszy. Ja się tak trochę dziwnie wychylam, mogę dziwnie brzmieć, ale jest to wskazane i widzę, że fon od pancernika i że się szkło jednak rysuje na tym iPhone'ie, gdyż przyszedł on do mnie już w jakimś innym szkle, ale małe ryski już na ekranie można zobaczyć, więc no, niestety wytrzymałość ekranów iPhone'a nie jest jakaś wielka. No i prostą sprawą jest to, że po prostu musicie je położyć i ono zacznie się rozlewać i trzeba będzie oczywiście ją podociskać za chwilę, więc do tego sobie użyjemy to, co mamy, czyli wystarczy nam tak naprawdę szmatka, więc chwila dociskania i będziemy mieli efekt końcowy. Trzeba ewentualnie wyprowadzić jakieś pozostałości paproszków, tematów z tym związanych, gdyby coś gdzieś nam wpadło, było. No więc ja za chwilę wracam, zobaczycie efekt końcowy. No i jestem, szkło zamocowane, podociskane. Jak to wygląda? No powiem wam, no, upierdliwość szkieł, które są mocowane adhezyjnie jakby po całości, gdyż albo iPhone jest krzywy, albo szkło jest krzywe, gdyż niestety jeden róg nie chce sobie dochodzić. Może to trzeba będzie trochę podociskać i w jakiś sposób to się lepiej sprawdzi. No ale z racji tego, że było to dobrze zamontowane w ramce i szkło być powinno pasować, a nie pasuje, no to trochę takie no dziwne. Dziwne to dopasowanie. Samo szkło, jeszcze ważna sprawa, ma tutaj, jak widzicie, taki napis Banks R, co praktycznie no to jakby tak laserem wypalone w tym szkło, w szkle, więc tego nie widzicie. Oczywiście działanie Face ID bezproblemowe, mimo że tutaj to wszystko jest zasłonięte, działa to tak jak powinno. Kwestie samego dotyku oceńmy sobie, nie wiem, wpisując cokolwiek w przeglądarkach, no tutaj praktycznie dotyk idealny. Samo szkło jest delikatnie zaokrąglone na krawędzi, więc no, czucie i użytkowanie tego szkła myślę, że jak najbardziej na plus. Jeżeli chodzi o odzorowanie barw, kolorów, no tutaj spokojnie, całkiem dobrze sobie to radzi. Kwestia palcowania, powiem wam, że no bardzo mała, może nie mam jakichś specjalnie umytych rąk, a tutaj niezbyt widzimy te odciski palców, więc no jest to w miarę fajne. No trochę irytuje mnie, że no, przy szkle w takiej klasie i takiej wartości no nie chce się on otrzymać. No może to po jakimś czasie zacznie łapać, ale szczerze mówiąc, doświadczenie moje mówi mi to, że może się tak nie stać, więc albo dostałem jakąś pechową sztukę, albo po prostu ten iPhone ma troszkę krzywy ekran, co też niestety się wśród smartfonów zdarza, bo no, po prostu szkło nie do końca się trzymuje, więc czasami lepsze są rozwiązania klejone kleju V, no ale jeżeli sobie zobaczycie na stronie Banksa, już nie będę może tego tutaj wrzucał film, jak wygląda temat samych testów tego szkła, no to jest zdecydowanie bardziej wytrzymałe na uderzenia, na ewentualne rysowanie, gdyż no tutaj tylko 9H naprawdę jest w stanie zarysować to szkło, czyli tak naprawdę praktycznie tylko diamentem możecie je porysować, no bo ono ma twardość do 9H, czyli powyżej dopiero czegoś, czyli powyżej koruntu, więc no całkiem spoko. No i cóż, tyle. Popatrzymy, potestujemy. Fajnie, że tylko jest kawałek głośnika, nie jest zaznaczony tym szkłem, więc cała reszta tutaj optyki jest chroniona, więc to się sprawdza dobrze, wygląda, więc pasuje, całkiem ładne dopasowanie. Myślę, że do większości case'ów też będzie to szkiełko otóż to pasować. Więc tak otóż to wygląda, to szkło na iPhone 11 Pro od Banksa, czyli szkło szafirowe. Jak chcecie więcej się dowiedzieć, zobaczyć jak ono wygląda, to sugeruję wejść do pancernika, zobaczyć na linku, tam macie odnośnik pod odnośnie filmu, jak to testów tego szkła, jak one wypadają, więc no powiem wam, że całkiem nieźle. No może poza tym minusem, że jest drogie i dwa, no coś tutaj nie pasuje nam do końca. Więc tak otóż to wygląda. Macie jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach, na dole linki do społeczności, linki, gdzie zerwać to szkło. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!